Sytuacja kinofowych jest bardzo trudna. Nie tylko kinofowych, ale generalnie sztuki. Natomiast kino Meduza, opolskie kino Meduza, działa na różne możliwe sposoby. Jest bardzo twórcze, jeśli chodzi o wychodzenie do widzów, bo ma wiele pomysłów. O nich opowie dzisiejszy gość, pan Rafał Mościcki, dyrektor kina Meduza. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Macie nowe projekty na święta, niespodzianka? Tak, no myślę, że my, tak jak przy pierwszym lockdownie. To trwało jeden dzień dosłownie, zmartwiliśmy się jeden dzień, że wszystko nam się, że tak powiem, przetwarza w zupełnie inne strony, ale już następnego dnia zabraliśmy się do pracy, co zrobić, żeby uszczęśliwić naszych widzów, uszczęśliwić tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła nas, no bo w przeciwieństwie do innych kin działamy trochę inaczej, jesteśmy stowarzyszeniem, czyli organizacją działającą pro publico bono, czyli bardzo się cieszymy, jak możemy sami coś zrobić dla innych. No i tak myśleliśmy, myśleliśmy teraz, co zrobić fajnego na święta i y, sięgnęliśmy po środki z urzędu miasta, które mogą dać trochę radości seniorom, osobom niepełnosprawnym i to też y, nie tylko niepełnosprawnym ruchowo, ale też intelektualnie, ponieważ... Ta seria filmów, które my posiadamy na WWW kino, jest bardzo duża. Pojawiły się tam filmy z audiodeskrypcją, czyli dla osób niewidzących, osób głuchych, więc myślę, że każdy będzie mógł z tego skorzystać i będzie mógł sobie takie kino na święta zaprosić. Projekt nazywa się Kino dla każdego, kino na święta dla seniorów, czy kino, kino na święta po prostu dla osób, które chciałyby z tego skorzystać. I w ten sposób my zapraszamy kino do swojego ogniska domowego. I dostajemy kod na film, który sobie wybieramy, oczywiście wchodząc. Na moje kino, wchodząc do kina Meduza, wpisujemy ten kod i możemy wspólnie, razem mamy film dostępny na 48 godzin, możemy wspólnie, razem ten film oglądać. Filmów jest co niemiara jest dużo, dużo fajnych filmów świątecznych, dużo fajnych filmów e, animowanych dla dzieci, dla najmłodszych, ale są też takie hity oscarowe, jak na przykład Green Book, Parasite więc to wszystko znajdziemy na moje kino jest tych filmów mnóstwo. Co jeszcze ważne, tam się pojawią też bardzo fajne festiwale, bo Sputnik, który miał się odbyć w Warszawie w listopadzie, całkowicie przeniósł się na platformy Moje Kino. Afrykamera, która miała się odbywać też na jesień, też jest na Moim Ekinie. W zasadzie Watch które trwają jeszcze do tej pory, czyli ten festiwal, który mieliśmy okazję też oglądać na opolskim rynku w zeszłym roku normalnie w formule premierowej. Całkowicie wszystkie dokumenty są dostępne na moje kino. Bardzo pięknie o tym mówi pan dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasi, który wspiera nas takim filmem instruktażowym, który pokazuje w zasadzie, jak korzystać z tej platformy. I to się nam przyda w momencie, kiedy dostaniemy kody. I mam nadzieję, że wspólnie z panem prezydentem miasta będziemy mogli taki prezent na święta, prezent pod choinkę. W momencie, kiedy nie będziemy mogli wychodzić i będziemy mogli być w takich tylko no, symbolicznych grupach w domu, to będzie naprawdę niesamowita sprawa zaprosić nam do swojego domu, tak jak mamy na, na tym naszym cudownym plakacie, który już wisi od pierwszego lockdownu, bo to było dla nas bardzo ważne. Kino to przede wszystkim widzowie i w tej chwili można kupić u Was i tak bilety na przyszłość, które można dać w prezencie, ale macie też inne prezenty. Dla kogo te prezenty? Fajne torby? Hmm, jakieś plakietki. Tak, tak, tak. Dla kogo są kierowane te prezenty. No i tutaj też właśnie nasi widzowie to są naprawdę niesamowici ludzie. Pierwszą osobą, która się pojawiła, odpowiedzialna na szapel, był pan Józef Rzymańczyk, znany wszystkim e, miłośnikom piłki nożnej, e, znany też wszystkim tym, którzy się poruszają taksówkami po, przez Opole. Pan Józef Rzymańczyk zrobi taki film, który pokazuje właśnie, jak można wejść w tą akcję. Odpal swój projekt. Ta akcja polega na tym, że e, wspierając nas, dostajemy jeszcze tak naprawdę. Dużo, dużo więcej. Czyli dostajemy kody na platformę moje kino. W jednym pakiecie jest torba, taka torba, wersja limitowana. Tych toreb zostało w tej chwili 6, jeżeli dobrze pamiętam. Było 20, zostało 6 do dyspozycji, bo tylko tyle zostało tych, tych pakietów wolnych. No i oczywiście mnóstwo biletów i mnóstwo voucherów na przyszłość i biletów bezpośrednio do wykorzystania teraz na moje kino. Już... A to po przyszłości, jakie są plany? Kiedy zakładacie, że możecie ruszyć? To jest plan A, że prawdopodobnie po nowym roku ruszycie normalnie, ale plan B. Wiem, że macie plan B. Chodzi o to, że możecie wyjść do widzów, w plener. Tak, no plan A to jest plan y, taki, który zakłada też jak gdyby różną y, sytuację. Nie wiemy czy wrócimy w, w formie 25% widowni, czy w formie 10 y, Boże, połowy widowni. Jeżeli tak się nie wydarzy, a będziemy mogli działać w plenerze, co się po pierwszym lockdownie okazało o wiele bardziej skuteczne, czyli ludzie z niechęcią przychodzili do zamkniętych pomieszczeń, siedząc w masce na sali kinowej. Więc mieliśmy ekrany przed kofeiną, mieliśmy cudowne kino razem z Zakładem Komunalnym i z CWK, pierwsze kino samochodowe w Opolu, gdzie przyjechało bodajże z tego co pamiętam prawie 300 samochodów, był cały parking pełny. Tam niestety jest szpital teraz. Yy, ale niestety, bo chcielibyśmy, żeby tego szpitala nie było, żebyśmy byli wszyscy zdrowi, ale niestety jest to bardzo potrzebne, zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, już wstępnie rozmawiamy na temat tego, żeby, żeby zakończyć to właśnie formułą kina samochodowego 10 stycznia na yy, Parkingu przy Politechnice na ulicy Pruszkowskiej. I myślę, że jeżeli to dojdzie do skutku, no to będzie taka pierwsza, pierwsza jaskółka. No, oczywiście, yy, mamy też zasoby swoje, przygotowane dwa ekrany pneumatyczne, w tym jeden do projekcji tylnej. Jeżeli to będzie tylko możliwe, nawet jak będzie zimno, to myślę, że my na nowo będziemy musieli się nauczyć budować te relacje takie fizyczne, bo jesteśmy pozamykani w domach. Dzieci i młodzież siedzą przed online, na, przed nauczaniem. Do 16 nie mogą wychodzić z domu, a jak już jest 16, to jest ciemno. Więc tak naprawdę, tak naprawdę. Trzeba pomyśleć o tym, jak to zrobić, żebyśmy na nowo mogli budować te mosty emocjonalne, żebyśmy mogli się spotykać. Tutaj kino czeka na, czekają sale warsztatowe, które cały czas jak gdyby e, czekają na, na widzów. No oczywiście piszemy mnóstwo projektów, które, które pozwolą te wszystkie nasze szalone, hybrydowe rzeczy zrealizować. No to trzymamy za to kciuki. Póki co fajnie jest cofnąć się do dawnych czasów, bo kino samochodowe wywodzące się z Ameryki na pewno wiele z nas, wielu z nas nie było w takim kinie, więc wszystko przed nami. My Serdecznie zapraszamy do kina samochodowego, które mam nadzieję, że po Orkiestrze Świątecznej Pomocy będzie mogło nas wszystkich gościć na Politechnice. Tak, tak, tak. tak. I mamy nadzieję, że jak najszybciej Kino Meduza będzie otwarte.